Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 143. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 92. Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu o Najwyższy. Głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją podczas nocy, na harfie dziesięciostrunnej i liże i pieśnią przy dźwiękach cytry. Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, jak niezgłębione Twe zamysły. Człowiek nierozumny ich nie zna, a głupiec ich nie pojmuje. Chociaż występni plenią się jak zielsko, i złoczyńcy jaśnieją przepychem, i tak idą na wieczną zagładę. Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony, bo oto wrogowie Twoi, Panie, bo oto wrogowie Twoi poginą, rozproszą się wszyscy złoczyńcy. Wywyższyłeś Mój róg, jak u bawołu, skropiłeś mnie świeżym olejkiem. Oko moje patrzy na nieprzyjaciół, tych, co powstają na mnie. Słuchają moje uszy moich przeciwników. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy. Moja opoka nie ma w nim nieprawości. Rozdziały od 10 do 12 II II Księgi Królewskiej ukazują działania Jechów w Izraelu, mające na celu zniszczenie bałwochwalstwa i umocnienie swojej władzy. W Judze widzimy brutalne przejmowanie władzy przez Atalię oraz reformy wprowadzone przez Joasza pod kierunkiem kapłana Jojady. Historia ta ukazuje zarówno Bożą sprawiedliwość w postaci karania grzechu, jak i jego miłosierdzie poprzez zapewnienie przywódców, którzy starają się przywrócić prawdziwy kult Boga. W Samarii było siedemdziesięciu synów Ahaba. Jechu napisał list i wysłał go do Samarii, do przywódców miasta, do starszyzny i do opiekunów dzieci Achaba. List następującej treści: Teraz, gdy dotrze do Was to pismo, "Macie ze sobą synów pana waszego, macie rydwany i konie, miasto warowne oraz broń. Rozpatrzcie więc, kto z synów pana waszego jest najlepszy i najodpowiedniejszy. Posadźcie go na tronie jego ojca i bijcie się o dom pana waszego." Ogarnęła ich bardzo wielka trwoga i powiedzieli: Oto dwaj królowie mu się nie oparli, a jakże my się oprzemy." Wtedy zarządca pałacu, zarządca miasta, starszyzna i wychowawcy przekazali Jechu tę odpowiedź: Jesteśmy Twoimi sługami. Wszystko cokolwiek nam rozkażesz, wypełnimy. Nikogo nie wybierzemy na króla. Czyń, co jest słuszne w Twoich oczach. Jechu napisał do nich drugi list tej treści: Jeżeli jesteście ze mną i słuchacie mego rozkazu, Weźcie głowy synów waszego pana i przyjdźcie do mnie jutro o tym samym czasie do Izrael. A synowie króla, siedemdziesięciu ludzi przebywali u znakomitych obywateli miasta, którzy ich wychowywali. Skoro tylko list ten przyszedł do nich, wzięli synów króla, zamordowali wszystkich siedemdziesięciu, głowy ich włożyli do koszów i posłali do niego do Izrael. Posłaniec przyszedł oznajmić mu. Przyniesiono głowy synów króla. On zaś powiedział, ułóżcie je w dwa stosy u wejścia do bramy, aż do rana. Rano zaś wyszedł i stojąc przemówił do całego ludu. Jesteście bez winy. Oto ja uknąłem spisek przeciwko panu mojemu i zabiłem go. Lecz kto zabił tych wszystkich? Zrozumiejcie nareszcie, że nic ze słowa pana, które on wypowiedział przeciw domowi Achaba nie przepadnie. Pan wykonał to, co powiedział przez sługę swego Eliasza. I Jechu pozabijał wszystkich pozostałych z rodziny Achaba w Izrael, wszystkich jego możnych, zaufanych i kapłanów, tak iż nikomu z nich nie pozwolił umknąć. Następnie wstał i wyruszył do Samarii. Kiedy Jechu był w drodze, w szałasach pasterskich napotkał braci Ochozjasza, króla judzkiego, i zapytał: Kim wy jesteście? Odpowiedzieli: Jesteśmy braćmi Ochozjasza i przyszliśmy pozdrowić synów króla i synów królowej matki. Wtedy rozkazał: Pochwyćcie ich żywych. Pochwycono więc ich żywych i zamordowano ich nad cysterną w szałasach: czterdziestu dwóch ludzi. Nie oszczędził z nich ani jednego. Odszedłszy stamtąd, Jechu spotkał Jonadaba, syna Rekaba, który wyszedł mu naprzeciw i pozdrowił go. Zapytał go, czy serce twoje jest szczere jak serce moje w stosunku do serca twego? Odpowiedział Jonadab, tak. Jeżeli tak, podaj mi rękę. Podał mu rękę, a on posadził go przy sobie na rydwanie i powiedział: Chodź ze mną, a zobaczysz moją gorliwość wobec pana. I jechał z nim na swoim rydwanie. Następnie wjechał do Samarii i pozabijał wszystkich, co pozostali po Achabie w Samarii, aż zniszczył go, według słowa, które Pan wypowiedział do Eliasza. Jechu zgromadził cały lud i powiedział do niego: Achab za mało czcił Baala, Jechu będzie czcił go bardziej. Teraz więc zwołajcie do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkie jego sługi i wszystkich jego kapłanów. Niech nikogo nie zabraknie. Ponieważ mam złożyć wielką ofiarę krwawą Baalowi. Kogokolwiek by zabrakło, nie pozostanie przy życiu. Jechu działał w sposób podstępny, aby wytracić sługi Baala. Jechu dalej rozkazał: Zarządźcie święte zgromadzenie dla Baala. I zwołali je. Jechu rozesłał posłańców po całym Izraelu i przyszli wszyscy, którzy służyli Baalowi. Nie było nikogo, kto by nie przyszedł. Weszli więc do świątyni Baala, która wypełniła się od krańca do krańca. Wtedy rzekł do strażnika szatni: Wyłóż szaty dla wszystkich sług Baala i wyłożył dla nich szaty. Wtedy Jechu wraz z Jonadabem synem Rekaba wszedł do świątyni Baala i powiedział do sług Baala: Przeszukajcie i zobaczcie, czy nie ma tutaj z wami kogoś ze sług Jahwe, czy są tylko słudzy Baala. Następnie wyszedł, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jechu postawił na zewnątrz osiemdziesięciu swoich ludzi i powiedział: Ktokolwiek by pozwolił ujść komuś z ludzi, których ja wydaję w wasze ręce, zapłaci swoim życiem za życie zbiega. Kiedy Jechu skończył składać ofiarę całopalną, rozkazał straży przybocznej i tarczownikom: Idźcie, uderzcie na nich, niech nikt nie ujdzie. Więc Straż Przyboczna i Tarczownicy wycięli ich ostrzem miecza, odrzucili ich trupy i dotarli aż do sanktuarium świątyni Baala. Wynieśli stele świątyni Baala i spalili je. Następnie wyrzucili Aszerę świątyni Baala i spalili ją. Potłukli też stele Baala. Wreszcie zburzyli świątynię Baala i zamienili ją na kloaki aż do dnia dzisiejszego. Tak Jechu wyrugował Baala z Izraela. Nie zerwał jednakże Jechu z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela. Ze złotymi cielcami w betel i dan. Przeto Pan powiedział do Jechu. Ponieważ dobrze wykonałeś, co było słuszne w moich oczach, według wszystkich zamiarów mego serca postąpiłeś z domem Achaba, Dlatego synowie Twoi aż do czwartego pokolenia będą zasiadali na tronie Izraela. Lecz Jechu nie starał się pilnie z całego serca postępować według prawa Pana, Boga Izraela, nie zerwał z grzechami Jeroboama, do których ten doprowadził Izraela. W owym czasie Pan zaczął uszczuplać obszar Izraela. Hazael pobił Izraelitów na całym ich obszarze, od Jordanu ku wschodowi słońca. Wszystkie ziemie Gileadu, Gadytów, Rubenitów, Manasytów, od Aroeru, który leży nad rzeką Arnon oraz Gilead i Baszan. A czyż pozostałe dzieje Jehu, wszystkie jego czyny i cała jego dzielność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Jehu ze swymi przodkami i pochowano go w Samarii. Jego syn, Joachas, został w jego miejsce królem. Czas zaś, w którym jechu panował nad Izraelem w Samarii, wynosił 28 lat. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że jej syn umarł, wzięła się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich, i przed wzrokiem Atalii ukryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. Przebywał więc z nią sześć lat ukryty w świątyni pańskiej. Atalia zaś panowała w kraju. W siódmym roku Jojada polecił sprowadzić setników, karyjczyków i straż przyboczną. Przyprowadził ich do siebie w świątyni pańskiej. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni pańskiej. I pokazał im syna królewskiego. Następnie wydał im taki rozkaz. Oto rozkaz, który macie wykonać: jedna trzecia z Was, podejmując służbę w Szabat, ma trzymać straż przy pałacu królewskim, jedna trzecia przy bramie SUR, jedna trzecia przy bramie za strażą: Trzymajcie kolejno straż nad pałacem. Dwa oddziały z Was wszystkich, schodzących ze służby w Szabat, mają trzymać straż w świątyni Pańskiej przy królu. Otoczcie w krąg króla, każdy z bronią w ręku. Kto by chciał wtargnąć w szeregi, niech zginie. Bądźcie przy królu dokądkolwiek się uda. Setnicy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, zarówno tych co podejmują służbę w szabat, jak i tych co w szabat z niej schodzą, i przyszli do kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni pańskiej. Straż przyboczna ustawiła się wokół króla, każdy z bronią w ręku. Od węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził syna królewskiego, nałożył mu diadem i wręczył świadectwo. Ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano. Niech żyje król! Słysząc wrzawę ludu, Atalia udała się do ludu, do świątyni pańskiej. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie zgodnie ze zwyczajem, dowódcy i trąby dokoła króla. Cała ludność kraju raduje się i dmie w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: spisek! Spisek! Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im, Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią poszedł, niech zginie od miecza, mówił bowiem kapłan. Nie powinna zginąć w świątyni pańskiej. Pochwycono ją, a gdy weszła na drogę, którą wjeżdżają konie do pałacu, tam poniosła śmierć. Jojada zawarł przymierze między panem a królem i ludem, by byli ludem pańskim oraz między królem a ludem. Po czym cała ludność wyruszyła do świątyni Baala i zburzyła ją. Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I postawił kapłan Jojada straż przed świątynią pańską. Następnie wziął setników, karyjczyków, straż przyboczną i całą ludność kraju. Wyprowadzili króla ze świątyni pańskiej i wkroczyli przez bramę straży do pałacu królewskiego. Tak więc Joasz zasiadł na tronie królewskim. Cała ludność kraju radowała się, a miasto zażywało spokoju. Atalie zaś zabito mieczem w pałacu króla. W chwili objęcia rządów Joasz miał siedem lat. W siódmym roku panowania Jechu Joasz został królem i panował czterdzieści lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Sibeja i była z Beerszeby. Joasz czynił to, co jest słuszne w oczach pańskich przez wszystkie dni, póki pouczał go kapłan Jojada. Jedynie wyżyny nie zostały jeszcze usunięte. Lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. Joasz polecił kapłanom: "Wszystkie pieniądze, które jako dar święty wnosi się do świątyni pańskiej, pieniądze obiegowe, które ktoś płaci według wyznaczonej mu kwoty od osoby Wszystkie pieniądze, które ktoś z własnej woli wnosi do świątyni pańskiej, wezmą kapłani od osób sobie znanych i przeznaczą je na naprawę uszkodzeń świątyni, gdziekolwiek takie uszkodzenie się znajdzie. Lecz jeszcze w dwudziestym trzecim roku panowania króla Joasza kapłani nie naprawili uszkodzeń świątyni. Wtedy król Joasz zawezwał kapłana Jojadę oraz innych kapłanów i rzekł do nich – dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń świątyni? Odtąd już nie wolno wam brać pieniędzy od znanych wam osób dla siebie, lecz macie je przekazać na naprawę uszkodzeń świątyni pańskiej. Kapłani zgodzili się nie brać pieniędzy od ludu i nie troszczyć się już o naprawę uszkodzeń świątyni. Wtedy kapłan Jojada wziął jedną skrzynię, zrobił otwór w jej przykrywie i postawił ją obok ołtarza, po prawej stronie wejścia do świątyni pańskiej. Kapłani zaś, stróże progów, Składali tam wszystkie pieniądze wniesione do świątyni pańskiej. Kiedy zauważano, że w skrzyni jest dużo pieniędzy, przychodził sekretarz króla oraz arcykapłan, i wtedy sypywano i obliczano pieniądze, które się znajdowały w świątyni pańskiej. Pieniądze odważone przekazywano kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej. Ci zaś wydawali je na stolarzy i budowniczych pracujących w świątyni pańskiej. Murarzy, kamieniarzy, oraz na kupno drewna i kamieni ciosowych do naprawienia uszkodzeń świątyni Pańskiej, wreszcie na wszystkie wydatki na odbudowę świątyni. Jednakże z monet, które wpływały do świątyni Pańskiej, nie wyrabiano czarek srebrnych, nożyc, kropielnic, trąb ani żadnych przedmiotów złotych lub srebrnych dla świątyni Pańskiej, ale wydawano je robotnikom, którzy używali ich do naprawy świątyni Pańskiej. I nie robiono obliczeń z ludźmi, w których ręce przekazywano pieniądze, aby je wydawali na robotników, ponieważ działali z nienaganną rzetelnością. Pieniądze, dane jako zadośćuczynienie za winy i grzechy, nie wchodziły do świątyni pańskiej. Były własnością kapłanów. W tym czasie Hazael, król Aramu, wyruszył na wojnę przeciw Gad i zdobył je. Następnie Hazael powziął postanowienie, by wyruszyć przeciw Jerozolimie. Wtedy Joasz, król judzki, zabrał wszystkie dary święte, które ofiarowali królowie judzcy. Jozafat, Joram i Ochozjasz, jego przodkowie, łącznie ze swoimi świętymi darami oraz całe złoto zgromadzone w skarbcach świątyni pańskiej i pałacu królewskiego i posłał Hazaelowi, królowi Aramu, a ten oddalił się od Jerozolimy. A czyż pozostałe dzieje Joasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Słudzy jego powstali, uknuli spisek i zabili Joasza w pałacu na Millo, gdy zstępował do Silla. Mianowicie Jozabat, syn Simeata, i Jozabat, syn Shomera, słudzy jego, zabili go i poniósł śmierć. Pochowano go w mieście Dawidowym razem z jego przodkami, a syn jego Amazjasz został w jego miejsce królem. Dzieje Apostolskie, rozdział 26, opisują przemowę świętego Pawła przed królem Agrypą II oraz dalsze wydarzenia związane z jego procesem. Wolno ci mówić w swojej obronie powiedział Agryppa do Pawła. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, rozpoczął mowę obronną. Uważam to za szczęście, że mogę dzisiaj bronić się przeciwko wszystkim zarzutom, jakie stawiają mi Żydzi przed Tobą królu Agryppo, który najlepiej znasz wszystkie zwyczaje i spory Żydów. Dlatego proszę wysłuchaj mnie cierpliwie. Wszyscy Żydzi znają moje życie. Od wczesnej młodości upływało ono wśród mego narodu w Jerozolimie. Wiedzą o mnie od dawna. Gdybyś chcieli zaświadczyć, że żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. A teraz stoję przed sądem, gdyż pokładam nadzieję w obietnicy danej przez Boga ojcom naszym, której spełnienia spodziewa się doczekać dwanaście naszych pokoleń służących Bogu wytrwale w dzień i w nocy. Z powodu tej nadziei, królu, oskarżyli mnie Żydzi. Dlaczego uważacie za nieprawdopodobne, że Bóg wskrzesza umarłych? Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem gwałtownie występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka. Uczyniłem to też w Jerozolimie, a wziąwszy upoważnienie od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na śmierć, i często przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich synagogach. Prześladowałem ich bez miary i ścigałem nawet po innych miastach. Tak odbywałem drogę do Damaszku z upoważnienia i z polecenia najwyższych kapłanów. W południe podczas drogi ujrzałem o królu jaśniejsze od słońca światło z nieba, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy podróży. Kiedy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: Szawle, szawle! Dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi. Kto jesteś, panie? zapytałem. A pan odpowiedział: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stani na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego, co ci objawię. Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam. Abyś otworzył im oczy i zwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, aby przez wiarę we mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, królu Agryppo, lecz nawoływałem najpierw mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej ziemi ludzkiej i Pogan, aby pokutowali i nawracali się do Boga. I pełnili uczynki godne pokuty. Z tego powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić. Ale z pomocą Bożą do dzisiaj stale daję świadectwo małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli prorocy i Mojżesz: że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy z zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i poganom. Odchodzisz od rozumu, Pawle, zawołał głośno Festus, gdy on tak się bronił. Wielka wiedza doprowadza cię do utraty rozsądku. Nie odchodzę od rozumu, dostojny Festusie, odpowiedział Paweł, lecz słowa, które mówię, są prawdziwe i przemyślane. Zna te sprawy król, do którego śmiało mówię. Jestem przekonany, że nic z nich nie jest mu obce. Nie działo się to bowiem w jakimś zapadłym kącie. Czy wierzysz królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz. Na to Agryppa do Pawła, Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina. A Paweł, dałby Bóg, aby prędzej lub później nie tylko ty, ale też wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych więzów. Na to wstał król i namiestnik, i Berenike, i ci, którzy z nimi wzięli udział w posiedzeniu. Kiedy odeszli, mówili jedni do drugich: ten człowiek nie czyni nic podpadającego pod karę śmierci lub więzienia. A zaś powiedział do Festusa: Można by zwolnić tego człowieka, gdyby się nie odwołał do Cezara. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rock. Do usłyszenia.